Mamy bardzo miłego gościa dzisiaj w Zagłębiu. Powiedz, co cię sprowadza do domu, można powiedzieć. Tak, Lubin to chyba taki mój drugi dom w tym momencie. No cóż, przyjechałem odwiedzić chłopaków. Zakończyłem już sezon, dostaliśmy wolne wakacje, także jest ten drugi dzień w Polsce. Akurat byłem przejazdem, powiedzmy, blisko, także musiałem odwiedzić chłopaków. Bo to tak naprawdę ostatnia szansa, bo za chwileczkę kończą się rozgrywki Ekstraklasy i chłopaki też rozjeżdżają się w swoje strony i już będzie ciężko złapać ich wszystkich. Była okazja do rozmów, do wymienienia spostrzeżeń na temat czy to obecnej sytuacji Zagłębia, czy to obecnej sytuacji twojej w klubie. Jak, o czym rozmawialiście z chłopakami? Jakie tematy dominowały w szatni, jak się spotkaliście? No, przede wszystkim chłopcy pytali się, jak tam mi się wiedzie, jak żyje się w Londynie, jak tam moja sytuacja związana z grą, z rywalizacją o skład. Także takie podstawowe pytania, na pewno jeszcze tej chwilę będę, poczekam na zakończenie treningu, jeszcze z chłopakami troszkę porozmawiam, jeszcze muszę się przywitać przede wszystkim z trenerami, bo jeszcze z nimi nie miałem okazji porozmawiać, a na pewno też chciałbym chwileczkę z nimi zamienić parę słów. To skoro pytali o to chłopcy, to zapytam również ja, jak ci się wiedzie w tej Anglii? No, jesteś w Crystal Palace w Londynie. Dużo się dzieje wokół twojej osoby, ale jeszcze debiutu się nie doczekałeś, jeżeli chodzi o pierwszą ligę angielską, Premier League. Jak tam ta twoja sytuacja wygląda? Jak się czujesz? Czy czujesz, że zrobiłeś postęp przez te pół roku, które spędziłeś na wyspach? Przede wszystkim jestem zadowolony i to jest dla mnie najważniejsze. Oczywiście, jak widać, są na razie kłopoty z graniem, ale to było gdzieś tam wkalkulowane przeze mnie. Też trafiłem do klubu w momencie, gdzie powiedzmy było troszeczkę gorzej, gdzie zaczęła się mocna walka o utrzymanie. Ostatecznie okazało się, że no, utrzymaliśmy się spokojnie. No cóż, na pewno będzie przede mną bardzo ważny okres letni, okres przygotowawczy, mocna rywalizacja o skład i na pewno jestem przekonany, że mogę wywalczyć sobie miejsce, czy to w podstawowej jedenastce, czy to chociaż jako trzeci stoper, bo jest to dla mnie bardzo ważne, a myślę, że trenerzy póki co są ze mnie bardzo zadowoleni, bo naprawdę prezentuje się tam fajnie, tylko że po prostu no, sytuacja była taka, jaka była i no, nie było po prostu opcji na kombinowanie, także muszę być cierpliwy. No i co, mogę jeszcze dodać, że na pewno stałem się tam lepszym zawodnikiem, bo trenuję pod okiem świetnego szkoleniowca. Codziennie na treningu mam starcia ze świetnymi zawodnikami, którzy tak naprawdę są wyceniani na kilkadziesiąt milionów funtów czy euro, także to jest dla mnie najważniejsze, że staję się lepszym zawodnikiem, że poprawiłem zdecydowanie moje słabsze strony. Wydaje mi się, że dużo lepiej czuję się w grze defensywnej, w grze takiej kontakcie, także wszystkie mankamenty, które musiałem poprawiać, na pewno zostały przeze mnie poprawione. Cóż, czeka mnie ciężki okres letni. A nie było takiego momentu zawahania, jak zaliczyłeś takie ciężkie zderzenie z angielską piłką? Polski internet obiegły filmiki, jak twój kolega z zespołu tam na treningu założył ci tam jakąś jedną, drugą siatkę, to o tym się mówiło głośno. Nie było takich chwil, że co ja tutaj robię? Nie, absolutnie nie było czegoś takiego, bo tak naprawdę no, to są wycięte momenty. Tak naprawdę nikt nie pokazał też tych dobrych momentach, a też ich było naprawdę dużo. Myślę, że nie ma się czego wstydzić, bo można sobie tak naprawdę wpisać nazwisko jednego czy drugiego mojego kolegi z zespołu i wpisać jego najlepsze akcje i tam nie takie gwiazdy padały na ziemię, czy zostały w jakiś kuriozalny sposób ogrywane. Także to nie jest żaden wstyd, tam grają najlepsi piłkarze na świecie, także no zdarza się każdemu, to jest tak naprawdę tylko gra i każdy popełnia błędy. Nie ma się czego wstydzić, trzeba po prostu iść do przodu, wyciągać z takich sytuacji wnioski. Myślę, że jest coraz lepiej i tak z takim pozytywnym nastrojem podchodzę do każdego kolejnego treningu. No i nie mogę ci nie zapytać na koniec o Zagłębie, o twój klub, z którego wyjechałeś do Anglii, z którego wyruszyłeś na tą swoją i zacząłeś w nim tak naprawdę swoją poważną karierę na takim szczeblu seniorskim. Powiedz, czy śledzisz jeszcze losy Zagłębia? Patrzysz, jak idzie twoim kolegom w rozgrywkach Lotto Ekstraklasy? Czy jesteś na bieżąco z tym, co dzieje się w Lubinie? Jesteś w kontakcie z chłopakami?
Oczywiście, oczywiście kontroluję zarówno jak i całą ekstraklasę, jak i przede wszystkim tutaj nasz klub, w którym grałem jeszcze niedawno. Tak naprawdę oglądam każde spotkanie. Zawsze ten weekend tak rozplanowuję, abym, jeżeli nie koliduje mi, powiedzmy, z moimi obowiązkami ze sportu, to zawsze oglądam mecze Zagłębia i nie tylko, bo różne inne mecze Ekstraklasy, bo mam kolegów w różnych zespołach i też śledzę ich poczynania. Jestem w kontakcie z wieloma osobami, także no to są przyjaźnie, znajomości, które zostają na lata, także cóż, trzeba je pielęgnować. Cieszę się, że no, dzisiaj gram w różnych klubach, ale jesteśmy dalej kolegami. Poznaliśmy się w różnych miejscach i fajne jest to, że nasze drogi się rozjechały, natomiast znajomości zostają. No to w takim razie zapraszamy Cię częściej do Lubina, tutaj do domu. Życzymy powodzenia w przyszłym sezonie i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.